Kolejny projekt uchwały w sprawie korekty rozdziału środków w ramach zadań powierzonych, jest to punkt 3.1.2 na rok 2013 w zakresie lokalnych zadań gospodarczych. W ramach tego zmienia się zadanie konkurs teatru przedszkolnych w terenie 909 organizowany w osiedlowym Skierka na zadanie o nazwie prowadzenie warsztatów artystycznych w charakterze wokalno-teatralnym i drastycznym w klubie osiedlowym Skierka, ulica Żywiecka 4. Kwota jest ta sama na wniosek dyrekcji Domu Wyborczego. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Zarządzuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały. Proszę o zrekordowanie. W sprawie korekty, proszę poprawić, do dysponowania środków finansowych na zadania powierzone Rady 909 na rok 2013. Ja pozwolę sobie tylko przytoczyć te elementy, które ulegają zmianie w porównaniu do poprzedniej listy rankingowej. I tak ulega zmianie. Zadania inwestycyjne, czyli jeden rzymski, a duże. Punkt B. Budowa chodnika ulicy Łukasińskiego na odcinku od ulicy Montfia Mieleckiego do ulicy Micińskiego. Zdejmujemy stąd kwotę 15 tysięcy i jest zero. Punkt, kolejny punkcie C. Przebudowa sięgacza z ulicy Nowogródzkiej. Zdejmujemy z 80 tysięcy 70 tysięcy, pozostawiamy kwotę 10 tysięcy. Te sprawy będę objaśnił albo za chwilę, albo przy okazji przeczytanego pisma, przy dyskusji, albo w WPF omawianego, który dotyczy tego punktu. Kolejna zmiana to jest dopisanie punktów E i F. Dotyczą one ulicy Zdunów. Punkt E. Budowa odwodnienia krawężnika w ulicy Zdunów. I tu wpisujemy kwotę 92 tysiące. Jest to związane z projektowaną realizacją kanalizacji w tej ulicy w tym roku, którą uważamy, że dojdzie do skutku, oraz budowa chodników w ulicy Zdunów. Temat ten bez sumy, ale będzie dotyczy podstawowo odcinka od ulicy Żywieckiej do ulicy Kowalskiej i ewentualnie zajdzie konieczność do projektowania chodników na części ulicy, która będzie miała wbudowaną kanalizację. Kolejna zmiana dotyczy punktu wprowadzenia punktu 18 w części B w zadaniach bieżących, mianowicie punkt 18 to jest brzmienie. Ulica Stronkowa, prowadzą ulicę Stronkową, remont chodnika z kwotą 8900 zł, to od razu wyjaśnię, po latach bezskutecznych działań jest porozumienie pomiędzy dzielnicą naszą, dzielnicą 8 oraz ZIPIT-em. Wspólnie będziemy finansowani przedłużenie ciągu asfaltowego, chodników, tak żeby było dojście dla młodzieży, dzieci od strony ulicy Ruczaj do Stronkowej. W tej chwili jest to przerwane na pewnym odcinku. Połączymy chodniki z lewej strony, z prawej strony i ciąg asfaltowy. To ma wspólne finansowanie tych trzech jednostek. To są te zmiany, które są proponowane do tej uchwały. I teraz, jeżeli trzeba, to ja pozwolę sobie odczytać, odrobić coś, co powinienem odczytać, bo się zobowiązaliśmy do tego na spotkaniu. Czyli mianowicie dotyczy to ulicy Łukasińskiego, czyli zdjęcia pieniędzy. 27-5 maja, czyli parę dni w poniedziałek. Wczoraj. Na spotkaniu obecność z Rady Dzielnicy Mucha, Pietra Słowodzian oraz dwie pani kierowniczki, pani Mamuszka i pani Brugalska oraz Nikolas Zikik. Ustalono. ZIKIK poinformowało, że dla realizacji wyżej wymienionego zadania, czy budowy chodnika ulicy Łukasińskiego, odcinek od ulicy Micińskiego do ulicy Montfia Mieleckiego, początkowy od tej strony, była w 2008 roku opracowana koncepcja przebudowy ulicy Łukasińskiego na odcinku od ulicy Montfia Mieleckiego do ulicy Uczulskiej do połączenia z trasą Agiewnicką, która ze względu na sprzeciwy mieszkańców nie była kontynuowana. Na ten cel zostały wydatkowane środki finansowe 909. Koncepcja zakładała budowę chodnika na całej długości od
stronie numerów parzystych na odcinku od Montfila Mieleckiego do ulicy Wycińskiego, a po stronie numerów nieparzystych tylko na odcinku od Montfila Mieleckiego do zjazdu na działkę numer 448 przez 2, posesja numer 9. Te chodniki były po terenach gminnych. Z uwagi na nieuregulowany, zmienną szerokość, nie mówiąc, zmienną szerokość ulicy od 3,5 metra do 5 metrów, aby wykonać budowę na samym chodnika, konieczne jest wejście w teren prywatny. Przedstawiciele dzielnicy 9 wnioskują budowę chodnika na odcinku od Montfila Mieleckiego do Wycińskiego po stronie numer parzysty. Przedstawiciele ZIKI informują, że budowa chodnika na tym odcinku również wiąże się z wejściem w teren prywatny. Tereny w związku z tym konieczne jest odszkodowanie, odbudowanie, wykonanie rozbudowy ulicy, bo chodzi o to stwierdzenie, rozbudowy ulicy, uzyskanie decyzji z RIT. Założenie realizacji inwestycji drogowej, to jest krótko. Zasadne jest, z uwagi na wcześniejsze odwołania i protesty właścicieli, uzyskanie wcześniejszego pisemnego stanowiska właścicieli działek 471/2, 471/1, 475/1, 447/1, 446. Zadanie, opracowanie projektu możliwe jest do realizacji jedynie w cyklu dwuletnim 2013-2014. Z uwagi na wcześniejsze protesty mieszkańców istnieje obawa, że decyzja z RIT zostanie oprotestowana i może nie uzyskać prawomocności, co uniemożliwi realizację zadania. Przedstawiciele dzielnicy 9 przedstawią przedmiotowy protokół najlepszej sesji Rady Dzielnicy. O podjętej decyzji Rada Dzielnicy 9 poinformuje ZIKI. Do tego czasu ZIKI wstrzymuje realizację zadania. Dodatkowo przedstawiciele dzielnicy 9 wnioskują wycinkę żywopłotu na odwórkę cyrkacyjskiej na odcinku od ulicy Micińskiego do posesji numer 13 po stronie numer nieparzystych, który znajduje się w pasie drogowym. Konsekwencją tej notatki jest to, że zerujemy w tym roku nakłady na projekty. Jeżeli projekt zostanie rozpoczęty, te środki zostały przesunięte na następny rok, będzie stosowna uchwała za chwilę i zostanie zapłacone ze środków roku następnego. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Przewodosięgacza, ulicy Nowogórskiej, środki przewidziane w tym roku 80 tysięcy są niemożliwe do zrealizowania, skonsumowania. Zważywszy na to, że w tym roku możliwe jest tylko opracowanie wymaganej przez ZIKI koncepcji, bo to do Dziesięgacza. Koncepcji, która obejmie zarówno część dojazdową tego środka i część związaną z samym ośrodkiem leczącym ośrodka, gdzie musi ulec zmianie zagospodarowania z uwagi na wpływ tego dojazdu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, panie radny. Punkt B, zadania bieżące. Numer 19. Tu jest błąd, to powinien być dopisana nasza uchwała, czyli po uzyskaniu opinii komisji komunalnej. Remont drugich chodników według wskazań dzielnicy po uzyskaniu pozytywnej opinii. Z tego, czy to jest pamięci? Po uzyskaniu pozytywnej opinii. Znaczy, jeżeli jest takie złożone, to jeżeli uchwała została podjęta i jest, że tak powiem, prawomocna, to zostanie to w sposób automatyczny, jest to po prostu musi być to uwzględnione. I będzie to. To nie musi wszystko być w tej uchwale, natomiast ta zmiana, że tak powiem, jest Żeby dopisać. Dopisać to teraz autopoprawką po uzyskaniu pozytywnej. Jeżeli uchwała została podjęta, to jest to. Ona obowiązuje. To ona obowiązuje. Proszę. Odnośnie tego 18 punktu tej strąkowej. Tak. Istotne jest tutaj, będzie to robione załóżmy w tym roku, czy istotne jest robione, ta kolejność. Ta kolejność dopisałem, żeby nie mieszać tego, zostało na koniec, będzie to robione w czasie nieodległym. Jest, że tak powiem, wola, są ustalenia, jest dokładnie przewidziane, który chodnik do którego od koloseum do prezydenta jest. Jest to wszystko ustalone. Jest to w tym momencie kolejność nie gra roli. Jest wola, żeby to realizować poprzez prowadzenie i poprzez danie listy. W sumie lista rankingowa, więc kolejność powinna grać rolę. Zasadniczą zresztą. Bo to jest lista rankingowa, żeby nie robić zadań z punktu 17 czy 18, a pomijać
numery od 7 do 10. Ja tylko powiem, pozwolę sobie od razu odpowiedzieć, że jest punkt 19 według wskazań dzielnicy. Wobec tego rozumiem, że wola wprowadzenia tego zadania potwierdzona na komisji agraty jest ewentualnie spełnieniem wskazań w trakcie dzielnicy. Proszę, to jest na końcu, nie ma to znaczenia. Tylko powiedzieć, że to jest taka sprawa priorytetowa, dlatego że nie w Strąchowach tam dzieci do szkoły i do przedszkola po prostu idą, dlatego że po prostu obrady walczymy i dlatego ważne byłoby, żeby po prostu to jak najszybciej zrobić. Tak, tam praktycznie nie ma, praktycznie nie ma dojścia do szkoły. Tam ale dlatego też proszę Państwa, przepraszam. No. Jest wszystko w tej chwili ustalone. Proszę Państwa, tu należy zsynchronizować niezależnie od położenia danego zadania na liście rankingowej, ponieważ to jest rzecz łączonego finansowania, należy zsynchronizować chęci drugiej dzielnicy, możliwości i możliwości ZIKIT-u, który dokonuje dofinansowanie ze swoich własnych środków bieżących 65% całej kwoty. Więc... No. Panie Przewodniczący, może... Proszę bardzo. To jeżeli robimy, że tak powiem... Po pierwsze, nikt tutaj nie jest przeciwny tej Strąchowej. To jest pierwsza sprawa. Teraz, jeżeli robimy korektę, to możemy zrobić korektę numeru, tak? Jeżeli Strąchowa będzie robiona pierwsza, druga, to powinna iść na pierwsze miejsce i kolejno się powinna zmienić. Autopoprawkę, dobrze, przepraszam, to szkoda dyskusji. Wprowadzamy autopoprawkę. Ulica Strąchową wprowadzamy w tej chwili w pozycji pierwszej z uwagi na stan przygotowania zadania. Czy proszę bardzo, autopoprawkę ze zmianą. Chwileczkę, bo może głos jest jeszcze. Ja mam dwa punkty, które powinniśmy w ogóle wywieźć z tego. Punkt numer 17 i punkt numer 15. Po co zaświecać 17 remont przejścia, który wprowadziliśmy. Przez dewelopera. Zgłaszał pan radny. 17 i 15. Jest to wykonane, czyli rzeczywiście autopoprawką. Dobrze, będziemy remontować, jak jeszcze nie wybudowane. Wykonanie przejścia na pierwszy torowce tramwajowy jest wykonane, wobec tego można do tego z listy rankingowej autopoprawką. Wprowadzamy tą poprawką. Skreślam punkt 15. I 17. I 17. Skreślamy punkt 17. Autopoprawką, proszę dać. A jeszcze 7 się przyglądać. 7 ulica Łukasińskiego, remont chodnika. Zostawiam do mnie, nie wiadomo, czy w trakcie przy okazji. Co będzie go remontować, jak to nie ma? Ale mówię o obrotku z tyłu. Tam może być, no może. Zostawiamy to, zostawiamy to. Tak, żeby od tyłu. Ja zacząłem, że tam się spotkamy. Strąchową dajemy na pierwszą pozycję. Ulica Strąchowa. Ulica Strąchowa, reszta się zmienia. Reszta ulega zmianie. Numeracja ulega zmianie. Czy coś? Czy jeszcze jakieś propozycje? Nie. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały ze zmianami wynikającymi ze zgłoszonych sugestii. Strąchowa na pierwszej pozycji, skreślony punkt 15, 17. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta. Przychodzi.